Dobra, wróciłem do was. Chodziłem do tej szkoły na wszelki wypadek, mimo że nic w dzienniku o tym nie było mowy, żeby tam wchodzić, no ale zobaczymy, żeby potem nie żałować czegoś. No i co widzimy? Widzimy jakąś kobietę, która tutaj śpi. Zbudźmy ją brutalnie. Mam nadzieję. Excuse me? Oh. Good lord. Znowu długi dialog pewnie. Hello there. I'm sorry. I must have drifted off. Bardzo przegadana ta gra jest. I can return later if you like. No, no, don't rush off. I'm Suzanne Ascot. Can I help you? My name is Elspeth Holiday. I'm here in search of my missing niece. Kłamczucha. Oh, no. This nightmare is endless. Are you all right? All right. How could I possibly be all right? Over half my students were slaughtered. My children. I know what's happened must have taken a terrible toll on you. I wish there was something I could do. You'll have to excuse me. I haven't been myself lately. No, there's nothing you can do for me. Thank you, though. I'm terribly sorry about your niece. Why don't you just leave town? Get away for a while. If it were only that easy. But that's up to my husband. Okay. Your husband? Właśnie, mm-hmm. Jaki mąż? Stephen Ascot. Wielebny. I've asked him. Begged him to move away, but he refuses. Okay. He says that without him, no one would be left in the town to appeal to God. Szatan pożarłby całe miasteczko. Swallow Burkittsville. Burkittsville, tak to się czyta. Okay. But we've already lost 8 of our beautiful children. Przecież 7 niby 8? Było. Now, I thought only 7 died. Właśnie. Mm-hmm. Kyle Brody. Well, he isn't dead, but Kyle how could anyone say he's alive? Poor, poor boy. He'll never be the same. What's wrong with Kyle Brody. After he escaped from Czy my przychodziliśmy obok jego chatki wcześniej? Czy mi się wydaje? He doesn't eat, he doesn't sleep. He doesn't talk. That's awful. He must have been severely traumatized. I just wish there was some way to pull those terrible memories out of his head. I do too. Dobra. Especially after a glimpse of what's in his mind. He drew this a few weeks ago. Some weird scribbles and symbols with the words "Leave me alone." Jakiś obrazek mamy? Świetnie. That is disturbing. No. Yes, I know. I almost stopped going by to check on him after I saw this. It's just so heartbreaking. Would you mind if I kept this? Przerwa. Well, if you want it. I know I'd be happy never to see it again. Would it be possible for me to see Kyle? That's not a good idea. He's not big on strangers anymore. To jest, tłumaczenie jest naprawdę okropne. Zresztą sami widzicie. You could always try, though. I'd love to have your help if you think there's a way you can break through to him. The Brody house is out behind the hotel. Okej, okay, za hotelem. Coś jeszcze nam możesz powiedzieć? If you must see them, the Brodies live in the house behind the hotel. Dobra. Zapiszmy grę. Zapisz. Pod trójką, załóżmy. Dobra, idziemy stąd. Mam nadzieję, że to wszystko. Jeszcze sprawdźmy całe pomieszczenie na wszelki wypadek, czy coś się podświetla. Tutaj są kredy, które się nie podświetlają. A kreda by się nam przydała. Byśmy malowali wszędzie. Podpisy. Pani doktor tu była, jak ona się tam nazywa. Holiday, czy coś takiego. Może, kurczę, nie. Zobaczcie, cały czas nam twórcy gry podpowiadają, co mamy robić. A boy named Kyle Brody. Przed chwilą przecież nam wszystko powiedzieli. Teraz jeszcze raz nam będą powtarzać. Suzanne Ascot has been keeping track of Kyle's progress during his recovery from the abduction. Zdenerwujące. One of the boy's drawings. O, rysunek. Okej. Okay. Leave me alone. There's in the sketch that resemble alphabetic characters. Almost runic, but nothing I recognize. Pewnie mi go zobciło. There might be something more to these markings.
Dobra, są jakieś dziwne symbole, tak? Was at Rustin Parr's house. If the townspeople hadn't burned the place to the ground, I could get samples and possibly translate the alphabet. Dobra. Hal Brody's house is behind the motel. I'll try to meet with him myself. Boże, dlaczego ty nam to powtarzasz non stop? Dobra, przyjrzyjmy się temu rysunkowi jeszcze raz, więc znowu będę przerywał nagranie jakby. Okej, widzimy ten rysunek i co my tu mamy? Jakby ten symbol z tego filmu Blair Witch, prawda? Rozpoznają to osoby, które ten film oglądali na pewno, oglądały. I jakaś dziwna twarz. I na dole jest podpis Leave me alone, okej. Dobra, więc idziemy dalej. Teraz do tego Kyle'a, tak? Kyle Brody mieszka niby za hotelem. Hotel jest w tą stronę. Chyba tak. Nie, to nie było tutaj. My chyba koło tego domu byliśmy wcześniej. Próbowaliśmy tam wejść, ale się nie dało, więc jak myślę, teraz się uda. Mam nadzieję. To było tutaj? O Jezus, dlaczego musiałeś w ścianę wbiec? Tędy. Hura. Tak czy nie? Tutaj jest jakaś skrzynka. Brody, okej. Okay. Tutaj byliśmy, prawda? I też huśtawka sama się porusza. O, jakaś kobieta. How can I help you, ma'am? Mrs. Brody? I'm Elspeth Holiday. My sister... Yes, I've heard about you. And I'm sorry for your loss, but you'll find no answers here. I'd like to speak with Kyle to see if he remembers anything about Jenny. You will do no such thing. Listen, Miss Holiday, I know the pain your family must be going through, but I don't know if my son will ever be the same. Some days he seems like he's making progress, and then he slips back away from me. It's a mother's worst nightmare. Since they found him in Parge, he's been like the walking dead. O kurczę. Oh god, it rips my heart out to see. Ale masz misia zajebistego. Please, just go away. Just go. Don't bother my family anymore, for God's sake. We've been through enough. Goodbye, Miss Holiday. Tak, do widzenia, trzymaj się. Czyli niczego się nie dowiemy. No trudno. Czyli co, zostaje nam... Znowu nam będzie podpowiadać pewnie. Tak, przed chwilą widzieliśmy to. Tak, też to widzieliśmy. Okej. The symbols in Kyle's sketch are too uniform to be random scrawlings. No nie wiem. They must be characters of some sort of alphabet, something that burned into his memory. They have some similarity with the demonic scripture I've seen. But how would Rustin Parr have learned a demon's alphabet? Nie mam pojęcia. Wreszcie. Pójdziemy do lasu, ludziska. Czekałem na to. Być może się wreszcie coś zdarzy, więc idziemy do naszego pokoju hotelowego, tak? Tam mamy cały sprzęt. Weźmiemy wszystko, nasze spływy, nasz wykrywacz obecności widm i nie wiem co jeszcze, noktowizor chyba mieliśmy. Gdzie ten pokój był? Tu? Chyba tu. This isn't my room. O nie, oczywiście, że nie tutaj. Tu. Tu? Tak, tutaj. Dobra, wchodzi środka. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie będzie na nas czyhał. Nikt nie czyha. Lampka, której nie możemy zgasić. A gdzie jest? O, tutaj jest nasz sprzęt. Dobra, bierzemy to. Muszę się przyzwyczaić do tych przycisków całych. Dobrze, weź. Wszystko weź. Strzelby były na przykład udoskonalony miotacz promienia ładunkowego, promieniowania ładunkowego, przepraszam, i noktowizor, i pistolet, i co jeszcze schowasz do kieszeni, haga elektryczny, i co jeszcze, torba, czyli, o, jeszcze coś tam jest, podnieś to też, podnieś to, wykrywacz obecności widm, dobra, jak to się wszystko włączało, S, tak, to jest wykrywacz obecności widm, a teraz sprawdźmy strzelba. Wyciągnij tą strzelbę. No, I shouldn't draw my weapons in town. Dobra. To co, idziemy do lasu, co nie, ludziska? Jesteśmy uzbrojeni po zęby. Jakimś dziwną broń. Mam nadzieję, że nam się przyda. Mamy kompas, który się nie pamiętam jak włączało. Dobra, później się dowiemy najwyraźniej. Droga do lasu wiedzie tędy, tak? Tutaj obok szkoły jest furtka. Więc chodźmy tam.
zobaczymy. Oczywiście najpierw zapiszemy grę. Zapisz grę. Tak jest. Dobra, wchodzimy. I chyba będziemy musieli zacząć być trochę ostrożniejsi. Wreszcie. Coś się może zdarzyć. Na przykład napadnie na nas jakiś wilkołak albo coś w tym stylu, bo ta gra jest... Przecież nie jesteś w mieście, pani doktor. Wow, te dźwięki. A to tylko twoje kroki. Ty świnko, nie strasz mnie tak. Dobra. Na razie nie wygląda to źle. No przecież już daleko już jesteś od miasta. Dobra, jak dla ciebie tak miasto wygląda, to gratuluję. Ale co ja tam wiem? Okay. Czy mogę już użyć